Artur, a to mój kanał Akcje ze Skrawków. Dziękuję, że dołączyliście dzisiaj do mnie. Nie jestem finansowym doradcą ani guru inwestycyjnym. Jestem zwykłym facetem, który chce się z Wami podzielić pasją inwestowania w rosnące dywidendy i budowania finansowej niezależności dzięki pasywnemu dochodowi. Jeśli możesz, zrób mi przysługę, kliknij przycisk polubienia i zaskrybuj mój kanał. Zapraszam do obejrzenia filmu. Cześć! Zanim przejdziemy do zakupu naszej spółki, najpierw omówmy sobie tak zwane wskaźniki wydolności firmy. Nieraz gdy chcemy ocenić, jak wydolny jest nasz organizm, czy jak starzy jesteśmy, zwykle sprawdzamy, czy to słuch, czy to przesącz kłębuszkowy, sprawdzamy wydolność organizmu, sprawdzamy spirometrię i wiele, wiele innych parametrów, które pozwalają nam określić naszą wydolność, wydolność naszego organizmu. W przypadku firm także możemy określić wydolność firmy na podstawie kilku takich podstawowych parametrów, które nam określają tak zwany zwrot. Może to być zwrot z aktywów, może to być zwrot z kapitałów własnych, może to być zwrot z inwestycji i może to być zwrot z zainwestowanego kapitału. To są tak zwane czynniki kluczowe, czynniki, wskaźniki rentowności. To pozwala nam określić, jak efektywnie swoimi własnymi kapitałami zarządza firma, jak efektywnie się rozwija i jak de facto wypada na tle konkurencji. Jest to bardzo istotne, są to bardzo istotne parametry, które pozwolą nam przede wszystkim określić, czy mamy do czynienia z podmiotem stabilnym, czy mamy do czynienia z podmiotem intensywnie rozwijającym się, czy może mamy do czynienia z podmiotem, który jest w fazie upadłości. Tak? Ponieważ o tym informują nas te podstawowe wskaźniki. Więc po kolei. Return of assets, czyli zwrot z aktywów. To nic innego jak wskaźnik finansowy, który używany jest do mierzenia zdolności firmy do generowania zysków z jej aktywów. Jak go obliczamy? Mianowicie zysk netto dzielimy przez posiadane aktywa, total assets. Natomiast całość wyrażamy w procentach, więc musimy pomnożyć razy 100%. I nie martwcie się, nie musicie liczyć tego wskaźnika. Praktycznie na większości stron, które są poświęcone Waszym firmom, takie wskaźniki znajdziecie i znajdziecie dokładnie wartość procentową. Co nam jeszcze mówi? Mówi ROA? Mówi także o tym, czy nasza firma radzi sobie z konkurencją. Jeżeli return of assets na tle firm z danej branży będzie większe niż średnia dla danej branży, oznacza to, że firma jest konkurencyjna, że na daną chwilę bardzo dobrze radzi sobie na rynku. To mówi nam właśnie return of assets, czyli zwrot z własnych aktywów. Wyższy ROA sugeruje lepsze wykorzystanie własnych aktywów oraz, tak jak powiedziałem, większą rentowność. Jest to istotny miernik dla inwestorów i analityków do oceny efektywności operacyjnej i rentowności firmy względem bazy jej aktywów. Tak więc to jest ROA. Kolejnym wskaźnikiem to ROE, czyli zwrot z kapitału własnego. Czym różni się on od ROA? Mianowicie tym, że w mianowniku pojawia nam się total equity, czyli kapitał własny. I tutaj istotna sprawa. Jak obliczamy kapitał własny? To mianowicie posiadane aktywa, które posiada firma, minus jej zobowiązania. Zobowiązania proszę nie mylić z długiem. Zobowiązania mogą być krótko- i długoterminowe. Zobowiązania to na przykład pensje dla pracowników. Zobowiązaniami są także różnego rodzaju kredyty kupieckie czy faktury, które firma musi zapłacić. Zobowiązaniami będą także długi krótko- i długoterminowe. Natomiast zobowiązania to jest wszystko, co musi zapłacić firma. Natomiast to, co pozostaje, to jest dla
dla inwestorów. W przypadku, jeżeli na przykład firma by zbankrutowała, to właśnie te zobowiązania w pierwszej kolejności muszą zostać zapłacone. Natomiast to, co pozostaje, zostaje dla Was, moi drodzy inwestorzy. Dlatego tak bardzo jest istotne to, aby total equity był dodatni. Ale niestety są takie firmy, na przykład restauracje. Mam na myśli tutaj na przykład McDonalda albo Starbucks, które tych zobowiązań będą miały więcej w stosunku do własnych aktywów. Ale spokojnie, niczym się nie martwcie, ponieważ te firmy z kolei bardzo dużo inwestują w rozwój. Bardzo dużo prowadzą bardzo agresywną kampanię, zarówno reklamową, jak również przejmują, otwierając nowe restauracje, wchodząc na kolejne rynki. Dlatego mimo, że mamy tutaj do czynienia z ROE, który będzie ujemny, czyli te nasze zobowiązania będą większe niż posiadane aktywa, to nie oznacza, że firma jest bankrutem. Wręcz przeciwnie. Jeżeli spojrzymy na jej ROA, to zwykle ROA dla tych właśnie firm jest bardzo wysokie. Co więcej, także ROIC bądź ROI będzie też ponadprzeciętne wysokie. Natomiast w przypadku tych firm ROE na ogół nie jest podawane na stronach. Przejdziemy do tego, to ja Wam pokażę właśnie, że wskaźnik wówczas przy tych firmach nie będzie podawany, ponieważ no, będzie on ujemny, tak? Ponieważ tutaj kapitały własne są po prostu przyjmują wartość ujemną. Co tutaj jest ważne, to to, że są już tutaj brane pod uwagę zobowiązania i dług. Dlatego w przypadku firm, które to firmy posiłkują się długiem, to ten wskaźnik będzie po prostu wyższy. Zaraz to. I właśnie dla firm, które są bardziej zadłużone, które są wysoko kapitałochłonne, ten wskaźnik ROE będzie wyższy w stosunku do wskaźnika ROA. Dlatego, że tutaj dość często właśnie te assets, czyli te nasze posiadane aktywa, pomniejszamy właśnie o zobowiązania, czyli też między innymi dług. W związku z tym siłą rzeczy tutaj ten wskaźnik będzie wyższy i na przykład, nie wiem, no już teraz nie pamiętam dokładnie, ale na przykład dla Verizonu będzie, załóżmy 4% będzie wynosiło ROA, ale już ROE będzie wynosiło na przykład 12%, tak? Ponieważ tutaj już odjęliśmy od tego, od tych posiadanych aktywów właśnie te zobowiązania. To odjęliśmy, dlatego ten wskaźnik, jeżeli chcecie ocenić efektywność firmy, które posiłkują się dużym długiem, to on będzie taki bardziej obrazowy dla tych firm. Ponieważ tutaj w tym właśnie mianowniku pojawia się kapitał, który już uwzględnia właśnie nasze długi, długi naszej firmy. Dlatego właśnie return of equity będzie na pewno wyższe w stosunku do return of assets, zwłaszcza dla firm, których rozwój jest posiłkowany przez dług. Dobrze, przejdźmy dalej. Return of investment, czyli zwrot z inwestycji. To jest wskaźnik finansowy służący do oceny efektywności inwestycji. Określa on, ile zysku generuje firma w stosunku do poniesionych kosztów inwestycji. I jest po prostu obliczane na podstawie przychodu netto, dzielimy przez zainwestowany kapitał i też mnożymy razy 100%, bo wyrażamy w procentu, na ogół w procentach. Co jeszcze możemy na ten temat powiedzieć? Mianowicie coś takiego, że możemy stwierdzić, ile lat będzie się zwracała nasza inwestycja. Wtedy wystarczy tylko investment cost podzielić przez na przykład roczny net profit. Wtedy otrzymujemy, ile lat po prostu nasza inwestycja jest w stanie się zwrócić. I ten wskaźnik możemy też wykorzystywać do Waszych własnych inwestycji, niekoniecznie inwestycji w akcje. Mogą być to na przykład inwestycje w nieruchomości, ponieważ ten wskaźnik pokaże Wam, jak efektywnie jest
jak efektywnie możecie pomnażać swój kapitał i czy dana nieruchomość, czy ewentualnie dana inwestycja jest bardziej korzystna wobec innej inwestycji z tego na przykład, z tej samej branży, tak? Czyli na przykład porównujemy zwrot z czynszu na przykład z dwóch różnych nieruchomości, tak? Okaże się, że nieruchomość X zwraca się po 5 latach, a nieruchomość Y po 7. No to wiadomo, już w tym momencie co najlepiej wybrać. Także to jest podzielenie zysku netto uzyskanego z inwestycji przez jej koszt, no i wyrażenie w procentach, tak? Czyli to ten wskaźnik używamy do opłacalności inwestycji, no oraz tutaj porównania właśnie różnych możliwości inwestycyjnych, tak? Tak więc firma po prostu, jeżeli wyliczy ten wskaźnik, no to jest w stanie powiedzieć, gdzie ewentualnie najlepiej swoje własne kapitały, czy ewentualnie, no, swoje własne kapitały, gdzie najlepiej ulokować, żeby uzyskać jak najwyższy zwrot. Tak więc to jest wskaźnik ROI, czyli Return of Investment. No i mamy jeszcze tak zwany ROIC, czyli Return of Invested Capital, czyli zwrot zainwestowanego kapitału. I co tutaj nam się pojawia? Co to w ogóle jest? Jest to wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania kapitału, zarówno własny, jak i kapitału obcego, tak? Do generowania zysków operacyjnych. Kapitał własny, no to są pieniądze spółki, natomiast kapitał obcy, no to mogą być już, może być to kapitał na przykład pochodzący z emisji obligacji, czy ewentualnie z długu. Dlatego tak bardzo istotne jest dla firm, aby zadłużać się, czy ewentualnie pożyczać kapitał tanio. Ta taniość wynika przede wszystkim z tego, jak drogi jest pieniądz. Jeżeli będziemy mieli środowisko wysokich stóp procentowych, siłą rzeczy firmy będą miały utrudniony dostęp do funduszy na dalszy rozwój. Pół biedy, jeżeli firma nie jest zadłużona. Natomiast jeżeli jest zadłużona, no to zwykle ten spread, czyli różnice pomiędzy na przykład obligacjami firmy tam 10-letnimi, a obligacjami Stanów Zjednoczonych też 10-letnimi, będzie większy, tak? Ponieważ no, koszt pieniądza jest większy, tak? Jeżeli jeszcze do tego dodamy to, że firma jest na przykład bardzo zadłużona, no to ten spread będzie jeszcze większy, tak? To wszystko można oczywiście policzyć. Pokażę Wam właśnie na tym przykładzie, na przykładzie właśnie liczenia, liczenie kosztu kapitału. Pokażę Wam, dlaczego jedne z firmy są bardziej atrakcyjne wobec drugich. Weźmiemy tutaj na warsztat Verizon, bo tak sobie to policzyłem. To właśnie pokażę Wam, jak bardzo waży dług w takich, w tego typu właśnie inwestycjach i jak po prostu fundusze na to patrzą, tak? Na pewno nie będą teraz premiowane na rynku firmy, które są bardzo zadłużone. Będą raczej premiowane firmy, które nie posiadają, bądź posiadają ten dług mniejszy, no ponieważ tutaj będzie no, koszt kapitału też będzie mniejszy dla tych firm. Ale przejdziemy potem do tego dalej. W każdym razie co to jest? Czyli zysk operacyjny, czyli ten EBIT, to jest nic innego jak EBIT, czyli ten zysk operacyjny, to jest nic innego jak przychody minus koszty, koszty działalności operacyjnej, ale tutaj nie uwzględniamy ani podatków, ani kosztów finansowych, w tym operating income, czyli tak zwane EBIT, tak mi się skrótem określa, przez zainwestowany kapitał, czyli pochodzący i z swoich własnych kapitałów, i kapitałów obcych, i pomnożony razy 100%. Tak? Czyli jest to wskaźnik używany do oceny efektywności alokacji kapitału przez firmę oraz porównania wydajności różnych przedsiębiorstw. Też możemy właśnie w ten sposób porównać różne przedsiębiorstwa, czyli różne firmy. To jest tak zwany właśnie też taki wskaźnik wydajnościowy, który też nam pozwoli mniej więcej określić, czy nasza firma
lepiej alokuje kapitały i wyciąga, no i daje to lepsze rezultaty na tle konkurencji. Także to też jest wskaźnik, który chętnie właśnie wykorzystuje Warren Buffett w swoich własnych inwestycjach i w celu właśnie też określania wartości wewnętrznej firmy. Dlatego ROIC jest tak bardzo istotny i dobrze by było, gdyby tak dla firm średnio się przyjmuje, że powinien wynosić ponad 10%. To jest taka firma, która się no, w miarę szybko rozwija, natomiast no, wiadomo, w miarę starzenia się firmy, no to ten rozwój zwalnia, no i te ROIC-i będą trochę niższe, ale tak przyjmuje się, że tak, no najlepiej, żeby był tak około 10%. No, tak więc to wszystko, przejdźmy do zakupów. American States Water Company jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi wodno-ściekowe. Podstawowa działalność spółki polega na świadczeniu usług wodno-kanalizacyjnych na rzecz odbiorców mieszkaniowych, handlowych, przemysłowych, władz publicznych i straży pożarnych. Prowadzi także inne przedsiębiorstwa rynkowe, które świadczą usługi wodno-kanalizacyjne na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych w obiektach wojskowych, a także na rzecz gmin. Spółka prowadzi swoją działalność głównie poprzez jeden segment, segment działalności regulowanej. Segment przedsiębiorstw regulowanych obejmuje spółki zależne świadczące usługi wodno-ściekowe klientom w około 14 stanach. Zakłady użyteczności publicznej spółki działają w stanach takich jak Georgia, Hawaje, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Tennessee, Virginia i Virginia Zachodnia. Natomiast media spółki działają na terenie około 1700 gmin i spółka obsługuje również systemy wodno-ściekowe Wood Heights w hrabstwie Ray. Jeżeli chodzi o plusy naszego przedsiębiorstwa, to przede wszystkim spółka działa w otoczeniu silnie regulacyjnym, co z jednej strony sprzyja zwrotowi kosztów, no i też z drugiej strony wspiera wszelkiego rodzaju inwestycje rozwojowe. Sama wielkość American Water Works powinna być zaletą w pozyskaniu nowych klientów, gdyż będzie mogła oferować korzystne stawki za swoje usługi. Natomiast jeżeli chodzi o samą część amerykańskiej infrastruktury wodnej, ona jest po prostu przestarzała. W związku z tym w nadchodzących latach na skutek dziesięcioleci zaniedbań praktycznie większość infrastruktury będzie wymagała wymiany, co pozwoli firmie zwiększyć stawki za swoją działalność i tym samym zwiększyć zyski. Tak więc spółka jest w stanie generować wyższe przychody, wyższe cash flowy w nadchodzących latach. Natomiast minusami na pewno będzie to, że ta właśnie wymiana tych wszystkich, całej infrastruktury będzie się na pewno wiązała z większymi kosztami, przede wszystkim dla odbiorców końcowych, czyli dla państwa pani i pana Smith, co może się spotkać no, z dużą niechęcią, no i sprzeciwem, ponieważ rachunki zwyczajnie wzrosną. Natomiast tak jak jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa wodno-ściekowe, no to tutaj też dużym generatorem kosztów jest ochrona środowiska, gdyż wymagania z nią związane generują dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa. Natomiast jeżeli chodzi o sam rozwój poprzez przejęcia, no to takie przejęcia przedsiębiorstw regulowanych są trudne i czasochłonne, no i czasami kończą się również niepowodzeniem. Tak więc to wszystko. Przejdźmy do samych zakupów. A więc kupujemy kolejną spółkę do naszego portfela. Nim przejdziemy do zakupów, najpierw musimy sobie sprawdzić, z jakim mamy trendem do czynienia, czy jest to trend wzrostowy. W pierwszym roku nasza spółka spadła o 22%, w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła o 13%,
w ciągu 10 lat o 155%. Jeżeli chodzi o inwestycje, inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem, dlatego inwestując nawet w sektorze utilities, możemy się spodziewać tego, że nasze akcje też, ich cena będzie spadała. W związku z tym akcje niestety wiążą się ze zmiennością. Jeżeli ktoś nie akceptuje zmienności, no to niech nie inwestuje w akcje. I nie inaczej było też ze spółką AWK. Spadła z poziomu 186 dolarów do 118 dolarów. American Water Works Company jest to spółka wodociągowa z sektora utilities. Ale przejdźmy do sprawdzenia naszego trendu. A więc tak, bierzemy sobie maksymalny okres czasu, weźmiemy sobie jeszcze dodatkowo świeczki, żebyśmy mogli zobaczyć, czy jest wykres, czy mamy do czynienia z potencjałem tutaj, no z trendem wzrostowym, no i logarytm, no i widzimy, że trend ewidentnie jest wzrostowy dla tej spółki. Natomiast ostatnio sektor utilities mocno został przeceniony. Jest mocno niedoceniany przez inwestorów z racji tego, że są to spółki zadłużone, a spółki zadłużone niestety źle obecnie sobie radzą w środowisku podwyższonych stóp procentowych na giełdzie. No i tutaj mamy nasz stochastyk. Sugeruje, że powoli będziemy mieli do czynienia z wygasaniem wyprzedaży i podejrzewam, że ten potencjał taki spadkowy raczej się już wyczerpuje na tym papierze. Natomiast sprawdźmy sobie też zawsze, jeżeli ustalimy to, że mamy do czynienia ze trendem wzrostowym, sprawdźmy sobie, czy ten trend ma szansę być kontynuowany, dlatego zawsze sprawdzamy, czy nasze EPS-y przyszłoroczne rosną. No i w tym roku spodziewany jest wzrost EPS-u o 6,92%, natomiast przez następne 5 lat o 9,20%, przepraszam, o 7,50% rok do roku, czyli każdego roku earnings per share, czyli zysk na akcję, ma nam rosnąć o 7,5%. No i widzimy, że PE ratio jest obecnie wyższe wobec PE ratio na koniec roku. Spodziewany jest tutaj spadek do poziomu 20,56. Jest to związane z tym, że EPS z poziomu 4,88 urośnie do 5,67 dolara. No i tutaj też możemy sobie spojrzeć Return of Assets 3,16 i tak jak mówiłem, Return of Equity, które już uwzględnia dług, czyli odejmuje nam od assets zadłużenie, zobowiązania, otrzymujemy wartość 10,79, więc ta wartość będzie tutaj bardziej adekwatna do spółek mocno tutaj zadłużonych, do spółek wysokokapitałochłonnych. No i ROI, ja zwykle ROI i ROIK no, traktuję w miarę równo, ponieważ jak Wam zaraz pokażę, jedno z drugim mocno ze sobą współgra. A więc to są takie najważniejsze, czyli tak, ustaliliśmy, że mamy do czynienia z trendem wzrostowym, ustaliliśmy, że ten trend wzrostowy jest zdrowy i najprawdopodobniej będzie dalej kontynuowany. Więc teraz sobie ustalmy sobie, jak tutaj wyglądała dywidenda przez ostatnie, no tutaj akurat było 16 lat, gdyż ta spółka zaczęła wypłacać dywidendy 16 lat temu, to był rok 2008. Wtedy częstotliwość było tylko co pół roku, no i dywidenda wyniosła 0,2 dolara na pół roku na akcję. Akcje wówczas kosztowały 41,67 dolara. Nie było tutaj splitów w przypadku tej spółki, natomiast CAGR dla naszej dywidendy wyniósł 13,01%. Czego można się spodziewać? To tego, że zwrot średnioroczny dla tej spółki powinien wynosić 12,61% dla takiego CAGR-u dla dywidendy. Natomiast Simply Wall Street sobie ściągnąłem oczywiście dane. No i za 3 lata
Prognozowana cena pod koniec tego roku to jest jakieś 137 dolarów według tamtejszych analityków. My kupowaliśmy spółkę po 118 dolarów 31 centów. Dywidenda ma w tym czasie urosnąć o 8,4%, 400%. Natomiast w ciągu roku razem z dywidendą, jeżeli dobrniemy do tej kwoty, do tej wartości akcji, no to powinniśmy otrzymać taki zwrot tegoroczny pod koniec roku. Czy tak będzie? Zobaczymy. Przyszła cena, czy taka fair price, to już pokazywałem Wam, że to nie jest najlepszy wyznacznik do prognozowania zysków z danej inwestycji. Natomiast to jest taka akceptowalna cena, jeżeli by doszło do spadku. To jest taka akceptowalna cena bez dywidend, którą mógłbym na przykład sobie kupić i spodziewam się, że za 3 lata po prostu tylko na samej cenie wygeneruje gdzieś jakiś 30% zwrot z inwestycji. Czyli przy 114 dolarów 76 centów. Natomiast za 3 lata najprawdopodobniej te akcje mają szansę kosztować, pokażę mi, około 149 dolarów. Tak tutaj ten model akurat zakłada, ten model opierający się na wzroście dywidend w czasie. Druga też spółka się pojawiła w naszym portfelu, nie będę ją tak omawiał, natomiast to jest też z sektora utilities i też wodociągi. Natomiast tutaj spodziewam się trochę wyższego zwrotu ze zmiany ceny akcji. Tutaj dividend growth tylko 5,82, ale powinien pod koniec roku, jeżeli zostanie spełniony ten warunek, że cena osiągnie taką wartość, to powinniśmy otrzymać razem z dywidendami 27,88%. Także o tyle powinna urosnąć ta nasza kwota zainwestowana w tą spółkę. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Dobrze, teraz sobie przejdźmy może do jeszcze może do backtest portfolio, żeby sobie sprawdzić, jak ta spółka sobie. Tutaj mamy 12,61 z średniorocznego zwrotu, spodziewamy się z tej inwestycji. Natomiast backtest nam pokazuje 12,28 CAGR dla tej spółki od 2004 roku, jeżeli ktoś by na przykład kupił tę akcję. Tutaj akurat nie ma 2004, bo tu jest 2009, czyli jak gdyby rok później, więc u mnie to w tym portfelu moim według tego wyliczeń to powinno być jakieś 65, około 62 tysięcy dolarów powinno się mieć, ponieważ no tutaj jest 16 lat, bo to jest 17, czyli tu mamy pierwszy rok, drugi, trzeci, czwarty, więc 17 cykl, 17 to będzie jak gdyby 16 rok naszej inwestycji, od 2008 jakbyśmy mieli tę akcję. Natomiast tam Backtest Portfolio pokazuje od 2009, czyli tą tutaj wartość, czyli tu odejmijmy, czyli jakieś 62 tysiące powinniśmy mieć, a mamy 58. No to też jest pewnie związane z tym, że te akcje dość mocno oberwały w ostatnim czasie i podejrzewam, że wcześniej czy później wrócą do tych wartości. Niemniej jednak no, musimy wiedzieć o tym, że niestety, ale jakoś specjalnie nie chce nam spadać inflacja w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym są obawy o to, że stopy procentowe dalej będą się utrzymywać na tak wysokim poziomie. Natomiast czy tak będzie? No zobaczymy, ponieważ no, mój tutaj jak gdyby moja symulacja pokazuje coś innego, ale przejdziemy do tego później i jak ja prognozuję tutaj stopy procentowe i jak ja to liczę. Dobrze, czyli tutaj mamy generalnie tak, na inwestycji w AWK, jeżeli ktoś trzyma te akcje, to dywidenda dość ładnie rośnie, w związku z tym te akcje dają też dość mocno zarobić, mimo że to jest sektor utilities, pamiętajcie o tym. Ale generalnie właściwy dobór do portfela spółek, silnych spółek, daje Wam większą gwarancję tego, że nawet jeżeli będziecie inwestować w jakimś słabym sektorze, to i tak macie szansę osiągnąć dość fajne i pokaźne zyski. Ale żeby Was trochę utemperować, no to tutaj mamy z kolei dla naszej WTRG, czyli
czyli Essential Utilities spółki, no to tutaj mamy zwrot 5,21 średnioroczny. Bardzo słabe i ta spółka sobie bardzo słabo radzi. Aczkolwiek jeżeli chodzi o przyrost dywidendy, no to też widzimy, że to jest spowodowane między innymi o to, że dywidenda rośnie 7,52 rocznie. 7,97 powinien wynieść roczny CAGR dla tej spółki. Ale to jest też sektor utilities i też ostatnio została ona mocno przeceniona. I zresztą tutaj sobie możecie spojrzeć, że obecny yield to jest 3,51, natomiast średnio to był taki, więc jest też duży upside dla tych akcji. No one są mocno niedoceniane przez inwestorów. Właśnie też jest to związane z zadłużeniem. I sobie przejdźmy już może do parametrów spółki, ale jeszcze nim przejdziemy, o to tutaj sobie wejdźmy. AWK. Dobrze. Czyli tutaj sobie policzyłem średnie P do E, pięcioletnie. Tutaj mamy strymowane, tak? Kupiliśmy za $12,59 0,11 akcji. Niestety nie ma tego dividend safety, nie znalazłem tych informacji na YouTubie, w związku z tym musiałem uzupełnić samodzielnie te wszystkie parametry. Generalnie co z nich widzimy? Widzimy to, że dla AWK no to mniej więcej w dość zdrowym poziomie trzyma się tutaj wypłata dywidendy w stosunku do zysków. Zyski systematycznie z roku na rok rosną. Natomiast free cash flow tutaj jak dla całego sektora utilities niestety jest ujemny, ponieważ jest to sektor wysokokapitałochłonny. Niemniej jednak sprzedaż rośnie. Za ostatni rok zanotowaliśmy dość spory wzrost sprzedaży. Tutaj widać ten w miliardach, jak sprzedaż rosła rok za rokiem. Widzimy także, że to spektrum wysokokapitału chłonny, w związku z tym będziemy mieli do czynienia z rozwadnianiem kapitału. Ilość akcji z roku na rok rośnie. Ostatnio urosła dość sporo. Podejrzewam, że spółka być może przejęła po prostu jakiś podmiot. Nie wiem, nie interesowałem się tym, ponieważ tutaj mamy rok do roku spory wzrost liczby akcji. Ale też mamy tutaj wzrost zysków i to by było gdzieś koło pewnie, nie wiem, może około 4-5%. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok. I tak, tu jest nasz ROIC, Return of Invested Capital. Także widać, że jest poniżej takiej charakterystycznej wartości dla tego sektora, ale widać wyraźnie marżę operacyjną, że jest bardzo wysoka. Jeżeli by jakikolwiek spółka z sektora na przykład jakichś centrów handlowych jakieś miały takie wysokie marże, to naprawdę to kursy by świrowały. Natomiast to jest charakterystyczne dla sektora utilities, właśnie te marże. Także mimo, że jest to sektor regulowany, mimo, że musimy poczekać trochę, zanim te ceny zmienią się dla spółki, ceny oferowane dla pana bądź pani Smith, to i tak to regulator nagradza no, tutaj z nawiązką. Także free cash flow margin też jest ujemna, no bo jak mamy free cash flow, no to free cash flow jest ujemny, w związku z tym marża też będzie ujemna. No i tutaj widać, że duże mamy zadłużenie, bo ponieważ to są takie już wartości no, bardziej charakterystyczne dla rejtów niż dla normalnych spółek. Przypomnę, że dla normalnych spółek to jest poniżej 3. Natomiast dla sektora utilities jest dopuszczalna wartość no, 5,5. Jeżeli chodzi o WTRG, to tutaj będzie więcej. No, tutaj będziemy mieli o prawie pod 7 już będzie podchodziło. Tak więc tu też mamy do czynienia z wysokim zadłużeniem. Aczkolwiek lewar, czyli nasz net debt to capital, czyli to equity kapitału własnego, no to
utrzymuje się w normie. Także to lewar jest jak najbardziej ok, natomiast zadłużenie jest duże. Zadłużenie wynika po prostu z tego, że spółka musi utrzymywać całą infrastrukturę, co kosztuje. Dobrze, przejdźmy do wyceny, żeby już nie przedłużać. No i tak, dla AWK spodziewany jest forward PE 20,78 przy cenie 117,82 dolara. Streamowana 5-letnia PDE mamy 18,78, co daje nam kwotę 106,48 dolarów. Mnożymy na krzyż i potem dzielimy tą wartość pomnożoną, przydzielimy przez 20,78. Więc można się spodziewać ceny od 106 dolarów do 170 dolarów przy powrocie do średniego P do E, tutaj mamy zaznaczone. W dniu zakupu P do E 24,09, a średnie mamy 5-letnie 30. W związku z tym jeszcze może sporo cena wzrosnąć. Forward PE 20,78, czyli na koniec roku. Tim Pranks wycenia tą spółkę na 138 dolarów 43 centy. Taka jest cena docelowa, prognozowana przez analityków. No i mamy tutaj adekwatnie też do naszego Essential Utilities. Też mamy właśnie te wszystkie wartości i tutaj mamy całość policzoną. Dobrze, to jeżeli chodzi o zakup naszej spółki. Jak słusznie zauważyliście, trochę się już w tym naszym portfelu pozmieniało. Ja stworzyłem już pierwsze algorytmy po to, żeby nam podpowiadały, czy spółka jest dobrze wyceniana, czy nie jest dobrze wyceniana. Więc to są te kolorki. Więc w tej chwili, no to na chwilę obecną warto kupić spółkę właśnie na pewno AWK, na pewno WTRG, T-Mobile US ma dobrą cenę i United Health Group Company. Jak jest w ogóle liczony ten nasz algorytm, jak na jakiej podstawie go stworzyłem? Mianowicie na takiej podstawie, tutaj mamy taki uproszczony wzór na wartość wewnętrzną spółki. Nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem, jaki miał zamysł, ale tutaj widać najprawdopodobniej popełnił błąd, przynajmniej ja to tak widzę, ponieważ tak, zysk na akcję EPS razy P do E, czyli price przez EPS da nam po prostu price, czyli EPS z EPS-em się skróci i będzie price, więc wystarczy price pomnożyć przez tegoroczny wzrost dla spółki i otrzymamy wartość wewnętrzną. I tak też zrobiłem tutaj w naszym modelu wyceny, czyli wziąłem sobie cenę, ale nie cenę obecną, tylko cenę z początku roku, z 2 stycznia konkretnie wziąłem sobie cenę i pomnożyłem przez ten nasz wzrost. Wzrost mamy tutaj dla Eli Lilly ma być 97,1%. Natomiast, no i tutaj dostaliśmy wartość taką wewnętrzną spółki na podstawie tego tutaj, tego wzoru. Dostaliśmy wartość 1167 dolarów. Taka jest wartość wewnętrzna tej spółki według tego wzoru właśnie proponowanego przez autora. Natomiast ja wziąłem i dodatkowo tą cenę zdyskontowałem o tą różnicę pomiędzy P do E bieżącym a P do E 5-letnim charakterystycznym dla tej spółki. I wyszło mi, że mimo, że tutaj mamy spodziewany wzrost przez analityków zysków o 97%, czyli jak gdyby zysk z zyskiem nam się skróci, czyli ceny de facto o 97%, mi wyszło 16,1, ponieważ zdyskontowałem to o właśnie różnicę P do E. Czyli to, tak? Natomiast jeżeli dyskontujecie, to zwykle powinien się pojawić znak plus, tak, bo to powinno być 1 plus tam, żeby była po prostu większa wartość od jedynki, żeby wam po prostu obniżyło tą wartość, tak? Bo dyskontujecie, czyli zmniejszacie
Natomiast ja już tutaj wcześniej zastosowałem minus 1, bo chciałem wiedzieć po prostu o jaki jest potencjał wzrostu dla danej spółki. No i tutaj według tego P do E pokazuje mi, że jest raczej potencjał spadku, a nie wzrostu. W związku z tym, jakby tego nie było minus 1, to by właśnie się pokazywało 244 z plusem, a ja chciałem po prostu, żeby to było obrazowo, tak, że spodziewam się po prostu wzrostu bądź spadku ceny na podstawie właśnie tego, tej różnicy P do E bieżącego do P do E średniego dla danej spółki, pięcioletniego, tak? Dlatego tutaj właśnie mamy minus. Tutaj mamy właśnie minus i po zdyskontowaniu tego wyszło mi, że fair price dla tej spółki uwzględniający wzrost przez całoroczny powinna być 872,36 dolara, tak? Natomiast ja bym chciał zarobić 20% w ciągu roku, więc tą kwotę pomniejszyłem o 20%, tak? Tą fair price, czyli ten uwzględniający nam nasze P do E pięcioletnie i uwzględniający proponowany przez analityków wzrost ceny o 97%. I wyszła mi cena akceptowalna 697,89 dolara. I teraz się właśnie pojawia największa magia, ponieważ ten nasz kolorek już nam podpowiada nam, jeżeli jest czerwone, to cena obecna akcji jest wyższa niż fair price ta fair price. Jeżeli jest pomarańczowe światełko, to znaczy, że nasza cena jest niższa niż ten fair price, jak gdyby ustalony przeze mnie, tak? Już zdyskontowany o te pięcioletnie P do E. Tak? Natomiast zielona będzie się pojawiała wtedy, kiedy cena będzie niższa niż średnia z tych dwóch cen. Czyli mam jak gdyby procentiał 10% wzrostu na tej inwestycji pod koniec roku, tak? Nie 20, tylko 10. No i wtedy powinno się świecić zielone. Jeżeli chodzi natomiast o tą spółkę United Health Group, no to tu już cena spadła poniżej tej akceptowalnej ceny i obecnie wynosi chyba 439,20 dolara na dzień dzisiejszy, a mamy dzisiaj 12 kwietnia. Tak więc mocno już poniżej tej ceny akceptowalnej, więc dlatego świeci nam się tutaj zielone. Natomiast czy tu się jakaś 34 i 116? No to już też niestety spadło, w związku z tym niemniej jednak może być taka sytuacja, że zielony kolor się Wam tam już pojawi kupna, mimo że tutaj będziecie mieli czerwone tej drugiej ceny, ponieważ zielony się pojawia po prostu w połowie tej różnicy pomiędzy tą a tą ceną. Tak więc to jest taki prosty algorytm podpowiadający zakup po prostu spółki. Więc na chwilę obecną takie według mnie potencjalne spółki do zakupu to są właśnie te cztery. Aczkolwiek zawsze lepiej wybierać takie, które mają potencjalnie wyższy potencjał wzrostu w przyszłości. Czyli ja bym z tych czterech wybrał po prostu United Health Group Company, ponieważ no ona mocno zwiększała swoje dywidendy. Zresztą jak sobie zobaczymy kalkulator, jeżeli sobie zobaczymy ten United Health Group, no to widzimy 21,36, tyle rosła dywidenda. Więc ja generalnie bym raczej wybierał inwestycje w tą spółkę, tak? Ponieważ mnie interesuje długoterminowe inwestycje, a nie inwestycje tylko na rok czy dwa, tylko no 20 lat plus, tak? Tak więc to mamy załatwione nasz algorytm podpowiadający. Natomiast wartość wewnętrzną, policzenie wartości wewnętrznej to jest po prostu gehenna i to jest droga przez mękę i to wcale nie jest takie proste, jak się komukolwiek może wydawać, bo tak, musicie obliczyć wartość wewnętrzną obecnie, tak, dla spółki. Musicie obliczyć wartość wewnętrzną za na przykład 5 lat, tak,
I to jeszcze musicie te za 5 lat wartość wewnętrzną zdyskontować o ryzyko. Ja natomiast no, tutaj policzyłem sobie już ryzyko na przykład dla Verizonu. Otrzymujemy 5,73. Co to jest w ogóle ryzyko? To jest koszt kapitału. W ten sposób właśnie patrzą fundusze. 5,73 tego fundusze się spodziewają. Jeżeli inwestują w tej chwili w te akcje, to spodziewają się zwrotu 5,73 na tych papierze, na Verizonie. Jak to policzyłem? No to to już jest jazda bez trzymanki, bo musicie obliczyć koszt kapitału własnych i musicie obliczyć koszt obsługi zadłużenia po opodatkowaniu. Koszt obsługi zadłużenia po opodatkowaniu to musimy tak, znać stopę wolną od ryzyka, musimy do tego dodać spread na poczet niewypłacalności, musimy to pomnożyć przez, musimy odjąć też krańcową stopę podatkową. No i jak to już mamy, no to wtedy nam wychodzi wartość, czyli koszt obsługi zadłużenia. No i jeszcze musimy sobie obliczyć koszty kapitału własnego. No to mamy stopę wolną od ryzyka. Tutaj też uwzględniamy betę. No i też jeszcze tak zwany equity risk, czyli ryzykowne po prostu papiery, czyli akcje, czyli jaki jest średnioroczny mamy zwrot z akcji. No, w każdym razie tutaj mamy tak. Koszt kapitału własnych to jest 6,6%. Mnożymy przez, tutaj mamy kapitalizacja, przez kapitalizacja plus total debt. No i do tego dodajemy ten nasz koszt obsługi zadłużenia po opodatkowaniu razy total debt przez kapitalizacja plus total debt. No i wychodzi nam 5,73. I to jest nasze dyskonto dla tej spółki, dla Verizonu. Więc jak obniżycie jej wartość wewnętrzną obecną i za 5 lat, to tę pięcioletnią musicie po prostu zdyskontować o to. I wtedy wam wyjdzie, o ile jest większa bądź mniejsza wartość wewnętrzna tej spółki. Także tak jak mówię, to jest tylko jeden aspekt, to jest tylko kwestia liczenia ryzyka, a wartość wewnętrzna to już w ogóle jest jazda bez trzymanki. Więc sami widzicie po prostu, że liczenie wartości wewnętrznej to nie jest prosta sprawa, to są bardzo skomplikowane obliczenia i nijak mają się do tego wzoru. To już jest po prostu druga na skróty. Ale czasami takie proste modele no dość dobrze się sprawdzają, tak jak mój kalkulator, o dziwo też się bardzo dobrze sprawdza. Mimo, że to jest prosty model i mimo, że nie kombinuję tutaj za bardzo. Bo pamiętajcie, im bardziej kombinujecie na giełdzie, tym bardziej po prostu gubicie się w tym wszystkim i tracicie. Natomiast jeszcze tak, jak ja prognozuję tutaj, prognozuję stopy procentowe. To mamy coś takiego właśnie jak wyznaczenie linii trendu. Wyznaczanie linii trendu na wykresie punktowym. No i taka to jest tak zwana regresja prosta. Czyli mamy tutaj z ostatnich bodajże 10 lat ROI yield, to nie to, tu mamy, zaraz, moment, to nie, tak, tu mamy next energy, to mamy stopy procentowe, o właśnie, tu mamy stopy procentowe, czyli jak ja to wyznaczam, czyli stopa procentowa, a inflacja, czyli w zależności, jak wysoka będzie inflacja, taką będziemy mieli stopę procentową. Na przykład jak mamy teraz na przykład inflację 3,5, no to według inflacji stopa procentowa powinna wynosić 2,75, a wynosi 3,3. Więc jest potencjał do obniżek. Najprawdopodobniej w tym roku Fed obniży stopy. Ale tutaj mamy, tutaj ten wskaźnik nam pokazuje, jak bardzo inflacja wpływa na stopy procentowe. Więc nie wpływa w jakimś znaczącym stopniu. Wpływ jest raptem około 31% przez ostatnie 10 lat. Tyle znaczyła inflacja dla stóp procentowych.
No i tutaj sobie możemy zrobić taką małą symulację. Na przykład jakby było 2,50 inflacja, no to 2,42 powinna być stopa. Jeżeli 1,93 minus 2, 0,94. Więc widzimy, że im jest niższa inflacja, tym bardziej spadają stopy procentowe. Ale to nie jest takie proste. Już więcej będzie znaczyła dla inflacji PKB. No i tutaj mamy wzrost PKB. Jeżeli będzie wzrost o 2%, no to inflacja powinna być spodziewana stopa procentowa 2,18. Jak bardzo waży stopa inflacji, poziom wzrostu inflacji na stopie procentowej? A mianowicie prawie 44% wobec 30%. Więc dużo większym znaczeniem dla Fedu przy obniżaniu stop procentowych będzie miało PKB. I tutaj jest pewien paradoks. Im wyższy PKB, tym wyższa stopa. Nie, przepraszam. Tym mniejsza spodziewana stopa. Tak? Jeżeli będzie 1, większa. Jeżeli będzie 0, 2,50. Czyli stopy nam rosną, mimo że PKB spada, poziom wzrostu PKB. Dlaczego tak jest? Ano dlatego tak jest, że stopy zmienia się najpierw, natomiast PKB dopiero po pewnym czasie za nimi podąża. Tak więc zanim to zostanie, że tak powiem, urzeczywistnione, to musi minąć co najmniej gdzieś jakieś pół roku. Tak więc dlatego to jest z opóźnieniem i dlatego to jest niby taki paradoks. PKB rośnie i stopy też rosną, no to i stopy spadają. No to przepraszam bardzo, no to coś jest nie halo, tak? No nie jest nie halo, ponieważ no ponieważ to dopiero po pewnym czasie stopy zaczynają rosnąć, tak? Po to, żeby trochę ochłodzić tą naszą gospodarkę i ten nasz wzrost gospodarczy, ponieważ żeby nie dopuścić do przegrzania i nie doprowadzić do wzrostu inflacji. Więc Fed będzie na pewno brał pod uwagę oczywiście inflację przy ustalaniu stóp, ale przede wszystkim będzie się patrzył na PKB i na tego, jak się kształtuje wzrost PKB, bo to będzie też jedna z determinant. Jeżeli PKB będzie ewidentnie spadało, no to podejrzewam, że Fed będzie powoli już wtedy myślał nad obniżką stóp procentowych. Ponieważ będzie chciał spowodować to, żeby pieniądz stał się tańszy, tak? Żeby gospodarka mogła rosnąć. No i tutaj jeszcze mieliśmy ten nasz ROIC. ROIC yield, no to tutaj też widzicie, że im wyższy ROIC, tym mniejszy yield, czyli tutaj mamy korelację właśnie taką ujemną, wraz ze wzrostem spada yield, aczkolwiek też możecie znaleźć, tutaj sobie zrobiłem takie 100 największych spółek, 100 najlepiej handlowanych spółek, to znajdziecie w kalkulatorowym wehikule czasu pod jedynką, możecie sobie zobaczyć na spokojnie. Potem jak ktoś jest zainteresowany, tak? Jaki mamy yield, jaki jest ROIC, jaki jest ROI. Dlaczego ja to tak stosuję zamiennie ROI i ROIC? Ponieważ no, one są dość mocno ze sobą skorelowane. 56% mamy tutaj korelacji. Także jeżeli ROIC będzie rósł, no to ROI też. Także ale to nie są... To nie są te same wartości, to jest zupełnie inna nomenklatura obliczania jednego i drugiego, ale ze sobą są skorelowane, zarówno ROI, jak i ROIC. Dobrze, no i tutaj też mieliśmy ROIC yield, to taka sama adekwatna sytuacja jak ROI, tak? ROI i ROIC, tak? Czyli wpływ, czyli tutaj właśnie wraz z większym ROIC-iem yield zwykle jest mniejszy dla spółek. Ale ten tutaj nie ma dużego wpływu jednego na drugiego. Po prostu tu jest jak gdyby taka no niezależna korelacja. O, mogę tak to ująć. Bo znajdziemy też spółki, które mimo że mają wysoki ROIC, też będą miały wysoki yield. Jeżeli sobie tutaj poszukacie w tych danych. No tutaj macie o na przykład PM
To trzeba było zobaczyć, co to jest za ticker. No. Także tutaj widzicie, no tutaj jest na przykład 5,91, mimo że ten ROI jest wysoki, tak? Albo tutaj macie 9,51, no to już chyba zna każdy tą spółkę. Mimo że ROI też jest wysoki, tak? 9,59, tak? No. Tak więc, ale ogólnie przyjmuje się, że im wyższy ROIK, bądź im wyższy ROI, tym yield dla spółki jest mniejszy. Dobrze, jeszcze wam chciałem tylko pokazać sam zależności indeksu S&P 500 od inflacji. Inflacji, tu zrobiłem byka, no nieważne. W każdym razie, co jest charakterystycznego dla inflacji, im wyższa inflacja, tym szybszy i większy wzrost indeksów. I to nie tylko Standard & Poor's, wszystkie pozostałe indeksy będą tak samo reagowały, ponieważ no zyski spółki będą rosły, no. Spółki po prostu będą też podwyższały ceny. A jak będą podwyższały ceny, no to ich obroty też będą rosły, a wraz z obrotami urośnie EPS, no i przez to też urosną potem nasze dywidendy. Z tym, że giełda zwykle wyprzedza przyszłość, w związku z tym jak gdyby szybciej podąża za tymi zmianami, niż następują one w rzeczywistości. Dlatego jak jest teraz inflacja 3,50, no to indeks powinien być na tej wartości 3507, a jest na wartości prawie 5000. Co to znaczy, że możliwe, że dojdzie do jakiejś takiej większej przeceny. Robiłem sobie też zależność od stóp procentowych, to wyszła mi słaba zależność, a to dlatego, że obecnie na giełdzie rosły przede wszystkim spółki mało zadłużone, dla których ta stopa procentowa niewiele znaczy i ten koszt pieniądza, no i spółki no, szybko rosnące. No i też dodatkowo z dużymi kapitałami własnymi. W związku z tym te wszystkie spółki zadłużone, no to leżą. Właśnie takie jak utilities sektor, czy może telekomunikacja cała też leży i kwiczy, bo niestety środowisko podwyższonych stóp procentowych nie jest dobre dla tych spółek. A dlaczego nie jest dobre? No bo widzieliście, tak? Verizon 5,70, tak? Tyle spodziewają się fundusze zarobić na tej spółce. Tylko że weźcie pod uwagę, że obligacje skarbowe 10-letnie amerykańskie to jest oprocentowanie 4,70 coś. W związku z tym różnica tego 1%, żeby zabijać się po prostu o ten 1%, to ja myślę, że ani Smith, ani pani Smith nie będą w ogóle chętni, żeby podejmować tak duże ryzyko. Jeżeli już podejmą ryzyko, to właśnie będą podejmować ryzyko w takich papierach, które dadzą im większy poziom wzrostu. Czyli przede wszystkim technologia, bo tam mamy te ROIKi olbrzymie, wysokie. No i przede wszystkim spółki mało zadłużone, tak? No ale tutaj sobie zróbmy, na przykład jak inflacja będzie 2, no to już powinien indeks spaść. 2,968. Jak będzie 1, 2,609. Bo to będzie znaczyło, że po prostu coś złego się dzieje w gospodarce. Jeżeli inflacja spada, zbyt niska inflacja też nie jest dobra dla gospodarki, bo to znaczy, że ona raczej wyhamowuje. I tego się należy spodziewać. Z kolei zbyt wysoka inflacja, no to będzie indeks tyle, tak? No i możliwe, że będzie, że właśnie indeks podążył za tym, tak? Bo mieliśmy w 2022 roku mieliśmy inflację 9,10. W 23 5,20, tak? Weźmy sobie 5,20. 400. To nawet przy takiej inflacji indeks powinien zacząć spadać. Więc ja też się spodziewam, że indeks będzie spadał. Generalnie do 2026 planowane jest, że inflacja spadnie do poziomu 2,5%. Więc no, spodziewam się, że po prostu pewne spółki mogą spaść i to raczej nie będą spółki właśnie z sektora utilities, telecommunication services, tylko spółki właśnie z technologiczne. Bo jak inflacja zacznie spadać, gospodarka zacznie hamować, zresztą to już widzimy teraz przy podwyższonych stopach procentowych,
to kowalscy po prostu nie będą skłonni, żeby kupować dobra, które są im zbędne, tak? W związku z tym wszystkie spółki cykliczne powinny dość mocno wtedy oberwać. I tego się spodziewam. Zresztą jesteśmy teraz w takiej, a nie innej fazie cyklu, więc wysokie stopy najprawdopodobniej może nie nastąpi taki gwałtowny spadek, ale całkiem możliwe, że po prostu gospodarka będzie zwalniała, że ten PKB już będzie, no, będzie spowalniał, tak? Ponieważ no, ludzie nie będą się chcieli zadłużać, koszty życia będą coraz większe. Zresztą widzieliśmy to też w tym właśnie naszym AWK, który musi wymienić całą infrastrukturę. W związku z tym to podciągnie też za sobą koszty. No i te koszty zostaną potem przerzucone na panią bądź pana Smith. Tak więc to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Kupiliśmy AWK, znowu się trochę rozgadałem. Będzie jeszcze jeden film w tym miesiącu, no i omówimy sobie wtedy już, powiem coś więcej o dywersyfikacji, ile spółek tak lubię mieć w portfelu, no i znowu sobie porozmawiamy. Także to wszystko z mojej strony, bardzo dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia. Cześć.